Po raz trzeci dzisiaj spotykamy się na konkursie piosenki wiosennej. No w tym roku jest twórczość Krzysztofa Krawczyka. Bardzo trudny temat, no ale dzieci widzimy z 0-3 podołały temu zadaniu. Bardzo piękny był występ. Jest to trudna tematyka. Miała być żona Krzysztofa Krawczyka, Ewa Krawczyk, była zaproszona, ale no, sprawy zawodowe jej przeszkodziły, przysłała nam podarunki dla uczestników. No, cieszymy się, tutaj muszę podziękować panu dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury, że nas tu ugościł, że możemy skorzystać z tych pomieszczeń. Jest nam łatwiej organizować. Po raz trzeci już tutaj organizujemy. Dziękuję mu serdecznie, że nas tu przyjął. Mamy 23 uczestników z prawie 11 szkół w kategoriach wiekowych 3-6 lat, klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 7-8. O ile dobrze pamiętam, 3-6-latków mieliśmy 7 uczestników, w tym jeden duet. Później mamy klasy 1-3, 5 uczestników, 8 uczestników w klasach 4-6 i 3 uczestników w klasach 7-8. Oczywiście mamy te właśnie 4 duety, to jest nowość w tym roku. Stwierdziliśmy, że można spróbować z duetami. No i dzieciaki też się wykazały. Jeśli chodzi o naszą tematykę Krzysztofa Krawczyka, no stwierdziłam, że jednak to będą takie stare piosenki. Dzieciom są troszeczkę potrzebne, ponieważ historia, stare przeboje są bardzo ważne w naszym życiu, a nie tylko nowości, prawda? Więc tak pomyślałam sobie, że jednak Krzysztof Krawczyk to będzie to. Dzieci sobie dobrze radzą z tym repertuarem? Myślałam, że będzie gorzej, ale jest naprawdę bardzo fajnie. Bardzo dzieciaczki sobie radzą wokalnie, pamiętają teksty, chociaż wiemy, że są to trudne piosenki, ale naprawdę jestem bardzo zadowolona.